różnią się od dzisiejszych, bo często zawierają zdecydowanie więcej informacji niż tylko nazwę dnia i miesiąca. Rozmawiamy o dawnych kalendarzach, które można znaleźć w zasobach Archiwum Państwowego w Olsztynie. Dzisiaj, mając na myśli kalendarz, bardzo często wyobrażamy sobie ten papierowy, z którego chyba jeszcze często korzystamy, może częściej ten elektroniczny w telefonie komórkowym. Kalendarz zawsze wyglądał tak, jak dzisiaj sobie go wyobrażamy. Nie znam najstarszych kalendarzy, które pochodzą z okresu babilońskiego, czy pochodzą z Egiptu, czy też nawet te, które zostały wprowadzone przez reformę juliańską. Natomiast jeżeli chodzi o kalendarze XVIII-wieczne i XIX-wieczne, to one są faktycznie zbliżone wyglądem do naszych kalendarzy. Czasem zawierają więcej elementów opisowych, czasem mniej. Musi być miesiąc, musi być dzień, daty oczywiście zapisane cyfrą. I teraz do tego są różnego rodzaju opisy. Były momenty, kiedy kalendarz rzeczywiście na znaczeniu zyskiwał. Jeśli spojrzymy chociażby na te produkowane czy pisane dla rolnika, na przykład gospodarza. Kalendarz, który był adresowany dla konkretnego odbiorcy na pewno był bardziej powszechny. Mamy zachowane kalendarze z dworu w Judytach. I tam znajdziemy notatki dotyczące i zasiewów, i kto przybył do służby. To są imię i nazwisko, czyli kogo przyjęto do służby, czy też do prac w polu. Ale też mamy zapiski jednego z właścicieli dworu w Judytach, że jego mama przekazała mu informację, że w dni, które zostały wypisane na tej karcie, są bardzo nieszczęśliwe i nie należy zaczynać w tym dniu żadnych prac. Kalendarze, pani dyrektor, to jest spora część zasobów Archiwum Państwowego w Olsztynie. Tych egzemplarzy czy jednostek jest dużo? To są kalendarze w dwóch zespołach, czyli w archiwach rodzinno-majątkowych z rodziny Denhoff z Drogosze oraz rodziny Kunheimów z Judyt. Natomiast znajdują się takie rozrzucone egzemplarze w różnych zespołach i warto też tutaj wspomnieć o egzemplarzu kalendarza dla urzędników starostw powiatowych z roku 1927. Powojenne kalendarze często trafiały nie do zasobu archiwum, ale do naszej biblioteki. Po części są to też kalendarze, które były darowane nam. I są to kalendarze i z lat 40. po 45. roku powstające, z lat 40., z lat 50., z lat 70. Kolekcjonujemy naturalnie też kalendarz olsztyński. Bywa, że ten zbiór się jakoś powiększa o jakieś wyjątkowe egzemplarze kalendarzy wydawanych dzisiaj, czy lat temu kilkanaście? Taką darowizną niedawno obdarzyła nas rodzina Turowskich, państwa Turowskich, i to jest darowizna kalendarzy właśnie, które były przeznaczone dla Warmiaków i dla Mazurów, i te kalendarze były wydawane między innymi przez Instytut Mazurski w Olsztynie. Ale też warto chyba jeszcze kalendarz tutaj sięgnę. To jest kalendarz, który też został przekazany przez tę rodzinę z roku 49. To jest kalendarz Informator Polaka za granicą. I jak tutaj przejrzymy, to nawet jedno z dzieci uczyło się tu pisać. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv